Cześć, z tej strony Shio. Witam ponownie w kolejnym odcinku, a bardziej drugiej części odcinka drugiego naszej serii Let's Play Oblivion. No to odpowiadamy na gadkę naszego Juriela kochanego. Powiem, że dziewiątka chroni nas i prowadzi. No okej, bądźmy pobożni. I've served the Nine all my days, and I chart my course by the cycles of the heavens. The skies are marked with numberless sparks, each a fire, and every one a sign. I know these stars well, and I wonder which sign marked your birth. Aha, ciekawy sposób rozwiązania części kreowania postaci, czyli wybieraniu znaku. Ja zawsze wybieram Lord i będę się tego trzymał. Lord ma chyba jakiś tam Blood of Nord, czyli taką umiejętność, która pozwala nam zregenerować życie. To mi się zawsze bardzo przydawało. Tak, jestem pewien. The signs I read show the end of my path. My death, a necessary end, will come when it will come. No, okej. Cesarz się boi, że śmierć już nadchodzi, a w sumie to się nie boi, tylko jest tego pewien. No więc zapytam, co ze mną? Your stars are not mine. Today the Lord shall prove a faithful patron in your quest for glory. Okej, czy możesz zobaczyć moje przeznaczenie? My dreams grant me no opinions of success. Their compass ventures not beyond the doors of death. But in your face I behold the sun's companion. The dawn of Akatosha's bright glory may banish the coming darkness. With such hope, and with the promise of your aid, my heart must be satisfied. Okej. Cesarz we mnie wierzy, że rozświetlę jakieś tam mroki światłem Akatosza. Akatosz to jest jakieś tam bóstwo w wierze cesarskich, czyli ludzi. Czy nie boisz się śmierci, cesarzu? No trophies of my triumphs precede me, but I have lived well, and my ghost shall rest easy. Men are but flesh and blood. They know their doom, but not the hour. In this, I am blessed to see the hour of my death, to face my apportioned fate, then fall. I go to my grave. A tongue shriller than all the music calls me. You shall follow me yet for a while. Then we must part. Okej, będę ci towarzyszył, cesarzu, zgodnie z twoją prośbą. O bardziej propozycją. Baurus, co się gapisz? You may as well make yourself useful here. Carry this torch and stick close. No dobra, zostałem oficjalnym trzymaczem pochodni. Stick close and let us do our job, and you'll be all right. No okej. Będę się trzymał tej zasady, ale najpierw pozbieramy... O, nic nie pozbieramy. Myślałem, że jakieś ciekawe rzeczy będą w tych ciałach, ale niestety. No dobra. Może ja faktycznie poniosę tą pochodnię. Sobie ją włączę, przy okazji pokażę wam, jak to działa. W innych, w zakładce inne są pochodnie, klikamy na nie po prostu lewym przyciskiem myszy i on ją wyciąga. A kiedy wyciągamy miecz, on ją chowa. No i tak to działa. Okej, zaczyna się jakaś walka, to ja schowam to już może. To pewnie zeskoczy jakiś... O! Ta gra jest przewidywalna, widać. No bo ciężko było sobie z nim poradzić samemu. Dziękuję wam, chłopaki. I idziemy dalej. Kurczę, co się w ogóle dzieje z tym... z tym klanem morderców, że żadnych miksów przy sobie nie mają? Jakaś bieda czy co w kraju? Nie wiem. O, wreszcie. Te rzeczy się potem posprzedaje. Majątek zawsze był dobrą rzeczą. Dobra, kolejny pan... legu. I kolejny pan cesarz, widzę, wziął w tym udział. Baurus znowu się dziwnie patrzy. Okej. Niech się patrzy zresztą. Co mnie to interesuje, co jakiś facet się na mnie patrzy. Tak, w ogóle to fajne wdzianko ma ten cesarz. Szkoda, że się takiego w grze chyba nie da zdobyć.
A, może jakiś wdzięczny mod to doda. Hold up. I don't like this. Let me take a look. Aha, prawdziwy bohater. Idzie na pierwszy ogień. Chyba rozsunął się Gapi, to ja może odejdę. Okej, okay, pozwoli nam iść. Dobrze, cieszę się. W sumie nie dziwię mu się, to miejsce faktycznie wygląda na pułapkę. Aha. Czyli nie tylko wygląda, ale jest pułapką. Zamknięta brama. Nie możemy się wydostać. Więc idziemy do tego zaułka tutaj. Tam widzę drzwi. Jakieś oszustwo. Okej, ślepy zaułek. Okej, z przyjemnością po bronie cesarza. Jakiś pusty wzrok ma ten cesarz. Jakby już był trupem. I can go no further. You alone must stand against the Prince of Destruction and his mortal servants. He must not have the Amulet of Kings. Take the amulet, give it to Joffrey. He alone knows where to find my last son. Find him and close shut the jaws of Oblivion. Okej, okay. Fantastyczna mimika twarzy. Człowieku, co ty pokrywasz? Pokaż, chyba trafiłem Baurusa. No, ale chyba nie ma mi tego za złe. No i niestety cesarz nie żyje. We failed. I failed. The Blades are sworn to protect the Emperor, and now he and all his heirs are dead. The amulet. Where's the Amulet of Kings? It wasn't on the Emperor's body. Okej. Okay. Baurus mówi, że nie było przy ciele Imperatora, czy tam cesarza, Amulet of Kings, czyli Amuletu Królów, który przed chwilą zresztą cesarz mi dał. W tej swojej pożegnalnej gadce. Strange. He saw something in you. Trusted you. They say it's the dragon blood that flows through the veins of every septim. They see more than lesser men. The Amulet of Kings is a sacred symbol of the Empire. Most people think of the Red Dragon crown, but that's just jewelry. The amulet has power. Only a true heir of the blood can wear it, they say. He must have given it to you for a reason. Did he say why? Okej, zanim odpowiem, to zrobię krótkie cięcie, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja czasowa. Do zobaczenia za chwilę. Okej, już jestem. Tutaj się pojawia taki napis, że nie mogę wczytać. Postaram się to wyeliminować w najbliższym czasie. Ale to w następnym odcinku. Okej, to nie zwlekając z odpowiedzią. Muszę zabrać amulet do Joffrey. Joffrey? He said that? Why? Jeszcze jedno, muszę zrobić krótkie cięcie. Jakieś wołanie z dołu. Nawoływania. To za moment się zobaczymy. Okej, jestem, bardzo przepraszam. Okej, Baurus mówił, że dlaczego miałbym to zabrać do Joffrey, z tego co pamiętam. Przecież wszyscy synowie króla nie żyją. Znaczy króla, cesarza. No więc ja mówię, jest jeszcze jeden potomek. Nothing I ever heard about. But Joffrey would be the one to know. He's the Grand Master of my order. Although you may not think so to meet him, he lives quietly as a monk at Wainan Priory, near the city of Coral. Mhm. Okej, czyli musisz się dostać do Coral, takiego miasta. I obok jest opactwo Wainon, w którym siedzi ten Joffrey, czyli mistrz zakonu ostrzy. First, you need to get out of here. Through that door must be the entrance to the sewers, past the locked gate. That's where we were heading. It's a secret way out of the Imperial City. Or it was supposed to be secret. Here, you'll need this key for the last door into the sewers. Okej, dostałem klucz do kanału, w którym się stąd wydostanę. Potem mam biec do tego Joffrey, chociaż niekoniecznie muszę to wykonywać, bo to jest taka gra bardziej sandboxowa niż taka strict RPG. There are rats and goblins down there. But from what I've seen of you, I'm guessing you're an experienced knight. Am I right?
O, no i teraz wybieramy klasę i myślę, że to będzie ostatnia rzecz, którą zrobimy w tym odcinku. Czas niesamowicie szybko leci. A szkoda. Ale myślę, że mam jeszcze trochę czasu. Zaraz będzie deszcz meteorytów, którego nie chcę oglądać. Tak więc będę miał czas na nagranie jeszcze kolejnego chaptera. Wgrywać to będę dopiero jutro. Teraz jest... Jaki dzisiaj jest dzień? Poniedziałek? Poniedziałek wieczorem teraz jest. Znaczy wieczorem, już jest w sumie noc. 22.41, ale nie będę się żalił. Tworzymy klasę. Klasa będzie się specjalizowała w walce. Dwie główne statystyki. To będzie siła na pewno. I może zręczność. Okej, na pewno będzie to akrobatyka, bo to jest naprawdę fantastyczna droga do farmienia levela. Alchemia, bo ona mi się później przyda. Atletyka? Nie, chyba nie. Ostrza. Blok. Ciężkie zbroje. Strzelanie z łuku. Security, dajmy na to, czyli otwieranie zamków. To się też przyda. Okej, klasa będzie się nazywała... Jakby nazwać... W sumie to pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, to... Hunter, czyli łowca. Ale... Myślę, że nie będziemy się nad tym zastanawiać i nazwiemy go po prostu... Okej, nie ma pomysłu. No to... nie wiem, jakiś Death Knight. No, może być coś takiego. W sumie to nie powinno się przywiązywać dużej wagi do takich rzeczy, bo one tylko marnotrawią nam czas. Co właśnie zaprezentowałem i to jest żałosne. Okej. Tak. Chcę wytworzyć tą klasę. No i potwierdzam, że chcę być tym Death Knightem. I wasn't far off. In any case, rats and goblins won't give you any trouble. Okej, wiem, że nie sprawia mi kłopotu. Ani gobliny, ani te szczury. Co mam zrobić po tym, jak wyjdę z kanałów? You must get the amulet to Joffrey. Take no chances, but proceed to Wainan Priory immediately. Got it? Aha, czyli muszę się udać do tego Wainan Priority i oddać ten amulet królów. No okej, rozumiem. Good. The Emperor's trust was well placed. Okej, a ty co zrobisz, Joffrey? I'll stay here to guard the Emperor's body. Ty się nazywasz Balus. Make sure no one follows you. You better get moving. May Talos guide you. By the way, thanks for recovering Captain Renault's sword. I'll see that it is given a place of honor in the halls of the Blades. Aha, no i w ten sposób właśnie mi podpierniczył miecz. Muszę sobie jakiś... Ten, który wcześniej wziąłem, czyli ten Iron Longsword. Użyję go. Otóż... Okej, na zewnątrz będzie leżał pewnie ten kolejny z ostrzy. Nie da się z nim zigrać zbroi, bo to było zbyt... No i po prostu nie chcę pakować postaci na samym początku, bo to nie ma sensu, że jakbyś chodził z najlepszą zbroją na samym początku, to chyba coś było nie tak. Tak samo jak z tym mieczem, nie? Miecz zabrają dlatego, żebyś nie był zbyt power gamerowski. Okej, otwieramy. Aha. The lock cannot be picked. You need a key. No dobra, ale dostałem klucz. Czy nie dostałem? Jakiś błąd? No dobra, wszystko wskazuje na to, że to właśnie błąd. Okej, to zobaczymy się w następnym odcinku, bo już czas mi bije w dzwony. Do zobaczenia.